Pewnie znacie to z różnych wesel. Już jest miła atmosfera, sobie siedzicie, rozmawiacie z kimś, fajnie, przyjemnie, rozmowa się klei, jest jakaś tam chemia i nagle wstaje trzy stoliki dalej wujek Tadek i mówi Przepraszam, się, proszę, że chciałem wznieść toaz dla Państwa młodych. Gorzka wódka, gorzka wódka, trzeba ją osłodzić. I się zaczyna sto lat, sto lat. No i wtedy co? Musicie wstać, no bo jak nie wstaniecie, to ktoś pomyśli, że na przykład nie chcecie, żeby oni żyli 100 lat razem, i to generalnie taka dość krępująca sytuacja. No więc przerywacie tą rozmowę i wstajecie. Na wujek tadek wiadomo, potem zaczyna dogrywkę tam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. niech... Brudzia, brudzia, brudzia proponuję. I się zaczyna, i to dwie minuty trwa. No generalnie beznadzieja. A najgłupsza rzecz to suknia śluna. Raz kurwa założyć i 2,5 tysiąca jak psów dupę. Albo na przykład mecz piłkarski, prawda? Siedzi się sobie na meczu jest 0-1, tacy w mówicie kogo, kogo on wpuścił w ogóle, albo kogo wpuści za chwilę. Przez tego trzeba zmienić, ten źle gra, a nagle wstaje tam jakiś kolo i zaczyna tam. Jeszcze Polska nie zginęła, no i wtedy nie ma wyjścia, trzeba wstać. Po chwili się orientujecie, że niestety będą pełne cztery zwrotki, więc tam tylko na telefonie sprawdzacie, co się dzieje, ale z przyczajki, no bo wiadomo nie można, bo to hymn. Najgorzej, jak was kolano boli albo coś, no to wtedy jeszcze trzeba wstawać co chwilę, bo wiadomo, że raz jak zaśpiewany hymn, to jest dopiero początek, potem już się zaczyna, już idzie e, lawina, bo każdy sektor musi choć raz zaintonować hymn, więc generalnie nie ma lekko. A teraz wyobraźcie sobie, że to nie wesele i nie stadion, tylko do pracy idziecie. Idziecie normalnie do roboty. I wasza robota polega na tym, że czasami trzeba zagłosować za czymś. No i już wiadomo, że jest ostatnie głosowanko i fajrant, i do domu. No i pada pytanie, czy ktoś chce jeszcze coś powiedzieć? No i wy wtedy mówicie, o Jezu, tylko. Żeby nikt się nie zgłaszał, żeby nikt się nie zgłaszał, żeby nikt się nie zgłaszał, żeby nikt się nie zgłaszał. I w tym momencie co? I w tym momencie pani Litka podnosi rękę, a ja bym chciała coś powiedzieć, i ty sobie mówisz, o Jezu, a już mieliśmy iść do domu. No i pani Litka zaczyna. No i za chwilę wylądujemy w Starym Sączu, gdzie właśnie odbyła się tam taka scenka. Mieli ustalić, czy Stary Sącz wycofa się z uchwały antylgbt. To była taka uchwała, w której napisali, że oni się nie godzą, żeby ktoś narzucał im siłą jakieś inne zdanie, bo oni są za wolnością i można tylko takie zdanie narzucać, jakie oni narzucają innym, a nie że ktoś im, bo od wieków było tak, że to oni narzucają innym, a nie ktoś im, i tak ma po prostu pozostać. A potem ktoś się jornął, że to trochę bez sensu. Przeczytałem w ogóle tą uchwałę anty-LGBT. I tam takie zdanie. Jako samorząd wyrażamy stanowczy sprzeciw indoktrynacji środowisk LGBT mającej na celu wpajanie określonej ideologii i poglądów jako jedynie słusznych. Uważamy, że są one sprzeczne z prawem naturalnym i naszą narodową, chrześcijańską tradycją. No generalnie z prawem naturalnym wiele rzeczy jest sprzecznych, na przykład niepokalane poczęcie jest trochę sprzeczne z prawem naturalnym, ale nie musimy o tym wszystkim rozmawiać na pewno nie dzisiaj. W każdym razie w starym sączu trwało to wspomniane posiedzenie i wtedy apeluję do sumień yy, wszystkich radnych z tego co się orientuję jesteśmy wszyscy katolikami i chodzimy do kościoła yy, i wiadomo że musimy w tej chwili yy, zagłosować za albo przeciw lub wstrzymać się od głosu więc apeluję do waszych sumień Jesteśmy za patronkę jako samorządowcy, mamy świętą Kingę, której Kościół jest już u nas od tysiącle tysiącleci, I, i po prostu naprawdę to by było bałwochwalstwo w tym momencie, gdybyśmy przyjęli ponowne odrzucenie po prostu tej rezolucji, którą żeśmy wtedy potwierdzi, przegłosowali. Bogu, rodzica, dziewica, Bogiem. Hmm? Okay. Gdzie byśmy zaszli przez te ponad 600 lat? 600 lat temu rycerze pod Grunwaldem śpiewali Bogu rodzice. No i to było chociaż trochę poważne. A teraz wstaje pani Lidia Szewczyk ze, sta ze Starego Sącza I. No I wszyscy też muszą inni wstawać. Tak sobie myślę, że rycerze pod Grunwaldem mieli kaski, a ci goście tutaj, no i jakaś pani na chyba z tyłu, mieli maseczki. I oni pewnie sobie myśleli: A rany, jak dobrze, że ta pandemia wybuchła, nie? Że w ogóle dziękowali Bogu za pandemię, bo sobie tak myśleli: No dobra, wprawdzie, wprawdzie pięć osób z mojej rodziny zmarło, wprawdzie tam już na święta nie mam się z kimś spotkać. Ale dzięki Boże za tę pandemię, bo przecież bez tego nie miałbym tej maseczki na twarzy i byłbym memem w internecie. No, cała Polska by widziała, że jestem jakimś durniem, co wstaje na Radzie i zaczyna śpiewać Bogu rodzice razem z Litkią, Litką Szewczyk. To no, to jest totalny absurd, więc o Jezu, jak dobrze, że ta pandemia się zdarzyła i możemy się chociaż trochę zamaskować. Nam. W ogóle na chwilę zapomnijmy o śpiewie. No, znaczy... Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale umówmy się tak sami sobie, wmówmy, że zapominamy o śpiewie, że to się w ogóle nie wydarzyło, że ten film został ucięty wcześniej. Nie ma, nie ma śpiewu, wyrzucamy to na chwilę z głowy, ale posłuchajmy, co Lidia Szewczyk mówi. Jaki kościół świętej Kingi, który jest tam od tysiącleci? Pani Litko! Kinga została świętą, wie pani kiedy? 22 lata temu. Ona ma mniejszy przebieg jako święta niż Doda na scenie. Doda na scenie jest dłużej niż Kinga jest świętą. Artur Borus dłużej gra w piłkę niż Kinga jest świętą. Jaki kościół świętej Kingi od tysiąc leci w Starym Sączu? Poza tym, o co chodzi, że niby wszyscy chodzą do kościoła? Po pierwsze, na pewno wszyscy nie chodzą. Moim zdaniem, ten gościu drugim. Po jej lewej, to nie chodzi do kościoła w niedzielę, dostałem takie sygnały, tylko na basen w tym czasie. Ale co z tego? W ogóle, co to jest za argument, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie? nie? Zarządzasz miastem, kobieto, a nie klasztorem. Rozumiesz? Trzeba to od siebie oddzielić. W ogóle, całe to jej przemówienie było totalnie bez sensu. Słuchajcie, ona powiedziała tak: to by było bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo? Gdybyśmy przyjęli ponownie odrzucenie tej rezolucji, czyli wy już ją odrzuciliście wcześniej? Ale dzięki pani Lidy cała Polska usłyszała o starym sączu. Wszyscy zwrócili uwagę na stary sącz. I ja też zwróciłem uwagę. Wiecie co, okazało się, że dali tam burmistrzowi Starego Sącza najwyższą możliwą podwyżkę i teraz burmistrz Starego Sącza, nawet nie nowego Sącza, żebyście nie myli, Starego Sącza, będzie zarabiał 21 tysięcy złotych, mniej więcej tam, 000 zł, 21 tysięcy złotych miesięcznie ma zarabiać burmistrz Starego Sącza. W Starym Sączu żyje 9 tysięcy osób i ten burmistrz ma zarabiać więcej niż w Polsce zarabia premier, i więcej niż prezydent Warszawy. Ale oni mówią, że okej, okay, się spoko, niech ma 21 koła w końcu 9 tysięcy ludzi, no to się zrzucą tak po 2 złote z hakiem co miesiąc i będzie na niego, kto by to zauważył. No, ale jakby były przemówienia związane z tą podwyżką dla niego, i to tam są perełki po prostu. Przeciw tej podwyżce był radny Grzegorz Faron i wypowiedział się tak. Uważam, że kwota jest rażąco wysoka w stosunku do sytuacji, w jakiej są mieszkańcy Starego Sącza. Nie negujemy zasług i inwestycji, które się udały lub nie. Mamy bobrowisko, w którym nie mamy bobrów. Mamy bobrowisko, w którym nie mamy bobrów, a wyłożyliśmy grube pieniądze. Mamy park and ride, gdzie się nie przesiadamy, a wyłożyliśmy grube pieniądze. Mamy bobrowisko, w którym nie mamy bobrów. Czy to nie, jest, czy to nie jest opowieść o Polsce jako takiej? Czy to nie jest opowieść o naszym kraju? Mamy bobrowisko, w którym nie mamy bobrów. Kiedyś dostałem taki list od czytelnika, który, ten czytelnik zajął się stanem polskiego sportu. Jedno zdanie odkwięło mi w pamięci. Polscy bobslejści nie mają na boba. I wtedy sobie uświadomiłem, że rzeczywiście w Polsce mamy bobslejstów, a nie mamy ani jednego boba. A teraz okazuje się, że w Starym Sączu mamy bobrowisko, ale nie mamy tam bobrów. <gry> Dokładnie na tej zasadzie ja czasami zapraszam znajomych do domu i mówię im: "Przyjdźcie, pokażę wam, jaki mam piękny wybieg dla flamingów". No i oni przychodzą i patrzą, mówią: "Ale gdzie są kurwa flamingi? Ja mówię, nie mam żadnych flamingów, mam tylko wybieg dla flamingów. Zobaczcie, gdy miał flamingi. To one mogłyby tu sobie urzędować. Teraz możemy sobie usiąść i popatrzeć na wybieg dla flamingów. No i tak mówią: okej, okay, w porządku, fajnie. A potem już więcej nie przychodzą. Mamy bobrowisko, w którym nie mamy bobrów. Ale Wy zobaczcie, jakie to jest bobrowisko, i zobaczcie, jaki to jest park and ride. Gdyby dopadł mnie dramat bezdomności. To ja bym od razu jechał do Starego Sącza i bym się tylko zastanawiał, gdzie dzisiaj mam ochotę nocować. Czy na tym park and ride, bo jest wypasiony, czy na tym Bobrowisku, bo jest totalnie wypasione. Bobrowisko wygląda jak jakaś letnia rezydencja bardzo bogatego człowieka. Nawet są tam takie mikroszczeliny, przez które można wyjrzeć na zewnątrz, jakby ktoś chciał poszukać jakiegoś bobra. Generalnie nie ma za, za wielu okien, ale, ale się da. Nie no, zobaczcie, jak, na jakim wypasie to jest robione. Wyczytałem, że w Bobrowisku można zobaczyć łabędzia. Jest tam jakiś łabędź. Łabędź. Łabędź, łabędź. Nigdy nie wiem. A skoro już jesteśmy na południu Polski, to tam zostańmy. Ja muszę przyznać, czasami daje się nabrać i. W tym tygodniu znowu dałem się nabrać. To znaczy, ja sobie przeglądam tak internet, czasami otwieram kolejne zakładki, wiem, że do nich wrócę za jakiś czas i na przykład, jak sobie myślę o czymś, co może się nadawać do dziennikarskiego zera albo do programu z Robertem Mazurkiem, no to sobie to zostawiam do przeczytania na później. No ale widzę, że jakiś skandal jest w Teatrze Słowackiego w Krakowie związanego z, ze sztuką teatralną dziady. Ja mistrz, wyciągam dłonie. Pani kurator Małopolska mówi, że te dziady to nie takie dziady i nie można tam chodzić z wycieczkami szkolnymi, bo to, bo to złe i nie można dzieci deprawować. Sobie myślę, no dobra, odbiło babie pewnie jakaś szurnięta totalnie i Zaraz będzie można ją rozwalcować w dziennikarskim zerze i będzie można się pośmiać. No i potem tydzień czasu sobie myślę o tym, a mam taki temat, będziemy z tą jechać babką, co jest kuratorem i się skompromitowała po raz kolejny, bo odradza wycieczkę na dziady, a potem, potem zaczynam się w to wczytywać i zobaczcie, jak mnie w konia zrobili. Bo jeśli czytacie same tytuły, to mogliście pomyśleć, tak jak ja, że jakaś wariatka tam w kuratorium siedzi. Ale otwieram tekst w gazecie wyborczej. Oto polskiej rewolucji kulturalnej odcinek kolejny i z pewnością nie ostatni. To cytat wyborczy. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zapłonęła świętym oburzeniem z powodu wystawianych w Teatrze Mienia Słowackiego dziadów w reżyserii Mai Kleczewskiej. Zapłonęła, ponieważ dzieją się tam sprawy niebezpieczne i wywrotowe. Konrad jest kobietą. Reżyserka Plotła Mickiewicza z Marszem Niepodległości, strajkiem kobiet i paradami równości – Obrzędy odprawiane są przez prawicowych hunwejbinów. Nic dziwnego, że Barbara Nowak bije na trwogę. No... No nic dziwnego. Chyba. Znaczy ta trwoga to niepotrzebna, przesadzona, natomiast, no wiecie, no, cała ta sytuacja jest lekko p***bana. To tak jakbym ja do kina wypuścił film Rocky. I dał na plakacie Sylwesta Stallone, tam, tam jest Mickiewiczem to wszystko zajawiane, a ja bym dał Sylwesta Stallone roki, a w, potem by się okazało, że ten roki to tak naprawdę Małgorzata Korzuchowska, która się bije, nie wiem z kim się może być, Małgorz z myślami się bije, Małgorzata Korzuchowska. I bym powiedział, że to jest roki w nowej interpretacji. No przecież to jest okradanie ludzi, to jest wyciąganie siana, to się w ogóle nie godzi tak robić. I bardzo dobrze, że pani Barbara reaguje. Stary, tu się zwracam do tego gościa z Gazety Wyborczej. Przeczytaj to, co napisałeś jeszcze raz. Konrad jest kobietą. Jest Mickiewicz. Jest Marsz Niepodległości. Jest strajk kobiet. I parady gejów. I to wszystko jest w sztuce dziady i tam jest napisane autor Adam Mickiewicz. To by się to naprawdę skleja wszystko w taką logiczną całość. Ja nie mówię, że ta sztuka jest zła. Mało tego. To może być najbardziej zajebista sztuka roku. Najbardziej zajebista. To może być totalny kosmos. Może być tak, że idziesz na tą sztukę i ci rozsadzam mózg i zmienia twój światopogląd, i potem przez rok czasu mówisz wszystkim znajomym: Idź, jedźcie do Krakowa specjalnie. Wiem, że z Gdańska jesteś, albo ze szokolą. Jedź do Krakowa, zobacz tą sztukę. Może tak być. Ja tego nie neguję. Tylko to nie są kurwa dziady. Nazwijcie to dziady 2021, cyberdziady, powrót dziadów, e, dziady. E, nie wiem, a co mogą dziady robić. Dziady atakują czy coś, strajk dziadów, ale nie dziady, autor Adam Mickiewicz. No, jeśli chcesz, bo Barbara Nowak e, mówi, żeby wycieczki tam szkolne nie szły, no to jeśli chcesz, żeby te wycieczki szkolne szły, bo to dużo kasy, bo ci uczniowie chcąc nie chcą, chcąc idą, tam, potem siedzą w komórce całą sztuk, ale idą tam, bo muszą. Ale jak... jak to wcale nie jest lektura, tylko coś, co swobodnie o nią zahacza, no to nie wyciągaj kasy. Jak chcesz mieć kasę na bazie autora i na bazie tytułu, no to ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyli, no ja wiem, wtedy twórczość Adama Mickiewicza Cię trochę ogranicza, po prostu. No nie możesz powiedzieć, że on by tak chciał. No, a może by tak chciał, ale tak się składa, że nie żyje i nie wiadomo, co by chciał. W związku z czym musisz generalnie trzymać się w miarę treści. Chyba, że nie chcesz tych ludzi z wycieczek szkolnych, no to w porządku. I wtedy zmień sobie tytuł i zobacz, ile osób przyjdzie do teatru. Nie wiesz, co zrobić, to zrób badania. Stara odwieszcza, prawda? No i badania zrobiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiecie, co nie wyszło? Szokujące dane. Nie uwierzycie? To po prostu wprost, wprost niemożliwe, że coś może nam się wydawać, a zupełnie co innego wychodzi w badaniach. Cytuję panią Marlenę Maląg, czyli panią, panią minister. Badania jednoznacznie pokazały, że młodzi ludzie, aby zakładali rodziny, potrzebują własnego mieszkania, ale również bardzo ważnym elementem jest pewna i stabilna praca. Jeszcze raz. Co muszą zrobić młodzi ludzie, żeby założyć rodzinę? Badania jednoznacznie, jednoznacznie pokazały, że młodzi ludzie, aby zakładali rodziny, potrzebują własnego mieszkania, ale również bardzo ważnym elementem jest pewna i stabilna praca. Te badania kosztowały 600 tysięcy złotych. 600 tysięcy złotych. Zróbmy badania. Ja mam taką propozycję. Zróbmy badania, dlaczego ludzie urodzeni przed 1900 rokiem nie uprawiają sportu. Na przykład taką sugeruję odpowiedź. Badania jednoznacznie pokazały, że ludzie urodzeni przed 1900 rokiem nie uprawiają sportu, ponieważ nie żyją. Zrobię to kurwa za pół miliona. 100 tysięcy będzie zostanie w kasie. Pół miliona dla mnie, ja to sprawdzę. Naprawdę, wezmę odpowiednią. Dużą grupę ludzi urodzonych przez 1900 rokiem. Wezmę nawet Tadeusza Kościuszkę, żeby było patriotycznie, i sprawdzę, dlaczego on nie uprawia sportu, bo nie żyje. Tak się może wydawać, ale przecież to wszystko trzeba sprawdzić, wszystko trzeba poprzeć badaniami. Więc już wiemy, dlaczego młodzi ludzie nie chcą zakładać rodzin, jak mieszkają na tapczanie u babci albo jak nie mają żadnej pracy. Proste, proste. Ja tylko mam nadzieję, że wy te 600 milionów. Nie wiem, że je przewaliliście na alkohol w saint albo że chociaż ktoś sobie kupił jakąś furę bokiem i udaje... Znaczy, że, że, że jakoś sprzeniewierzyliście się y, zasadom i, i dziabnęliście tą kasę. Bo gdyby się okazało, że wy naprawdę to wydaliście na badania, to byłoby mi smutno. Znaczy bardziej smutno, niż gdybym się dowiedział, że, że ktoś ukradł tą kasę. Bo to jakby ktoś mi powiedział. 600 tysięcy na koks, dziwki i alkohol. Bym powiedział: Dobra, dobra, ale ktoś mi powie, że 600 tysięcy na to, żeby sprawdzić, że młodzi ludzie chcą mieć własne mieszkanie i pracę, to no to nie. Natomiast może ja się mylę, bo nie wszyscy podzielają ten mój punkt widzenia. Na przykład książę Harry. Książę Harry ogłosił, że jeśli ktoś. Yy, Ktoś komuś nie pasuje, praca, w pewien sposób nie chce pracować, to niech rzucił w diabły i powiedział, to jest powód do świętowania. Jak rzucacie pracę, to jest powód do świętowania. Zajebiście. I wtedy możecie nawet rodzinę zakładać. Tylko jest jeden warunek. Musicie być jak książę Harry. Musicie mieć majątek wyceniany na jakieś 200 milionów złotych. Wtedy to rzeczywiście nie pracuj jak nie chcesz. Powód do świętowania, że nie pracujesz. Zajebista porada. Zawsze chciałbym, e, chciałem, żeby moim osobistym doradcą został książę Harry. A na koniec muszę wrócić do naszego kochanego Bobrowiska, bo kopałem, 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 kopałem i słuchajcie, znalazłem artykuł starosondeckie.info, taki portal. I tam jest wydarzenia z ostatniej chwili. I tytuł. Bobry na starosądeckim bobrowisku naprawdę istnieją i jest zdjęcie jakiegoś jednego bobra. Wyobraźcie sobie, to prawie jak e, jakaś informacja z Loch Ness, że na przykład po stu latach ktoś zrobił zdjęcie i naprawdę potwór z Loch, Loch Ness istnieje. A oni tam mieli bobrowisko i miejscowy portal po latach napisał z ostatniej chwili, uwaga, bobry naprawdę istnieją. To jakbyście poszli do oceanarium, a tam żadnej rybki by nie było, na przykład chodzilibyście przez rok, tam patrzyli puste mówi mówili, mnie na czym i na kasę. A tam na przykład po roku miejscowy portal, jest ryba w naszym oceanarium! Jest! Zajebiście! No więc z tym miłym e, akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, e, do Starego Sącza zawsze możecie pojechać, albo żeby się przespać na zajebistym park and ride, albo żeby iść do. Mm, Bobro, na Bobrowisko, do Bobrowiska? Jakoś tak. W każdym razie, no nie no, chciałem powiedzieć, że oglądać Bobry, ale to by było bez sensu. Pójść tam po prostu, e, poszwędać się blisko wody. Dziękuję bardzo. Dziennikarskie zero. Do zobaczenia w przyszłości.